Zastanawialiście się, dlaczego Amerykanie są zalewani prostą, niewymagającą rozrywką, choć amerykańska oświata przeżywa głęboki kryzys, a rząd dofinansowuje szkolnictwo publiczne? Rząd dostaje to, za co płaci. Przyjrzyjmy się poziomowi nauczania w szkołach dotowanych przez władze oraz poziomowi ich uczniów i absolwentów. Łatwo zrozumieć, że gdyby jakość nauczania i wiedza absolwentów nie odpowiadały oczekiwaniom władz federalnych, te natychmiast by zareagowały. Rządowi jednak właśnie o to chodzi. Nie chcę, by wasze dzieci były wykształcone. Nie chcę, żebyście za dużo myśleli. Dlatego nasz świat jest tak nasycony wszystkim, co ogłupia. Programami telewizyjnymi, wesołymi miasteczkami, narkotykami, alkoholem. Wszystko po to, by osłabić nasze umysły. Wtedy nie przeszkadzamy swoim myśleniem przywódcom świata. Zrozumcie, że są ludzie, którzy kierują waszym życiem, choć wy o tym nie wiecie. Mamy kłopoty. Bo wy i 62 miliony Amerykanów właśnie mnie słuchacie. Bo mniej niż 3% z was czyta książki. Mniej niż 15% czyta gazety. Bo jedyna prawda, jaką znacie, pochodzi z telewizora. Na świecie żyje już całe pokolenie, które swoją wiedzę zaczerpnęło wyłącznie z telewizji. Telewizja jest niczym Pismo Święte, niczym wyrocznia. Kreuje i obala prezydentów, papieży, premierów. To najpotężniejsza siła na całym pozbawionym Boga świecie i biada nam, jeśli wpadnie w ręce niewłaściwych ludzi. Ta sieć należy do największej korporacji świata, kontrolującej najskuteczniejszą machinę propagandową, jaka istnieje. Nie wiadomo, co za kit nam wcisnął. Posłuchajcie, telewizja nie mówi prawdy. Telewizja to wesołe miasteczko. Cyrk, karnawał, wędrowna trupa akrobatów, bajarzy, tancerzy, pieśniarzy, żonglerów, treserów lwów i piłkarzy. Pracujemy w branży zabijającej nudę. Ale dla was, bez względu na wasz wiek, płeć i pochodzenie rasowe, jesteśmy całym światem. Wierzycie w iluzję, którą pokazujemy. Mylicie fikcję z rzeczywistością. Robicie wszystko, co wam powiemy. Ubieracie się, jecie, wychowujecie dzieci, a nawet myślicie zgodnie z przykazaniami telewizji. To masowe szaleństwo. Na miłość boską, wy istniejecie naprawdę, to my jesteśmy iluzją. Rządzący nie chcą dobrze poinformowanego i samodzielnie myślącego społeczeństwa. Dlatego jesteśmy coraz bardziej oszukiwani przez religię, media i oświatę. W interesie władz leży utrzymanie was w niewiedzy i naiwności. I świetnie im to idzie. To Aaron Russo, filmowiec i były polityk. Po jego lewej ręce stoi Nicholas Rockefeller z Rady Spraw Zagranicznych. Aaron przyjaźnił się z Nicholasem, ale zerwał stosunki, oburzony tym, czego się dowiedział. Zadzwoniła do mnie znajoma prawniczka. Zaproponowała mi spotkanie z jednym z Rockefellerów. Tak zaprzyjaźniłem się z Nicholasem. Rozmawialiśmy o wielu sprawach. Raz powiedział, wkrótce coś się wydarzy, a potem wejdziemy do Afganistanu, gdzie zbudujemy rurociąg od Morza Kaspijskiego. Wejdziemy też do Iraku, przejmiemy tam złoża ropy i stworzymy bazę na Bliskim Wschodzie. Następnie wkroczymy do Wenezueli i obalimy Chavesa. Pierwsze dwa cele już osiągnięto. Powiedział też, komandosi będą penetrowali jaskinie, szukając ludzi, których nigdy nie znajdą.
Śmiał się z wojny z terroryzmem i z tego, że nie ma w niej prawdziwego wroga. Opowiadał, że takiej wojny nie da się wygrać. Będzie trwała wiecznie. Umożliwi pozbawienie ludzi wolności. Kiedy zapytałem, jak przekonają świat, że wojna jest prawdziwa, odparł: dzięki mediom. One wmówią ludziom wszystko. Powtarzają w kółko te same informacje, aż widzowie zaczynają w nie wierzyć. Owocem kłamstwa był Fed i zamachy z 11 września. Wojna z terroryzmem też jest kłamstwem. Usprawiedliwiła atak na Irak, a teraz na Iran. Jedno prowadzi do drugiego. Zapytałem, po co to wszystko? Przecież macie pieniądze, władzę. Tocząc wojnę, krzywdzicie ludzi, czynicie zło. Odpalił, co cię obchodzą inni? Dbaj o siebie i o swoją rodzinę. Zapytałem, jaki jest prawdziwy cel ich operacji. Oświadczył, wszczepimy każdemu na świecie mikrochip i położymy rękę na pieniądzach oraz danych zapisanych w układzie. Jeśli ktoś zacznie protestować przeciw nam lub utrudniać działania, odłączymy mu chip. Jak dalece rozwinie się choroba władzy? Do czego posuną się rządzący, by umocnić i utrzymać swoje wpływy? Pewna rodzina z Florydy jako pierwsza na ochotnika pozwoliła wszczepić sobie mikrochipy. Po 11 września obawiam się o bezpieczeństwo bliskich. Mógłbym nosić taki chip identyfikacyjny. George Orwell w swojej proroczej powieści Rok 1984 napisał: władza nie jest środkiem, lecz celem. Celem prześladowania jest prześladowanie, tortur, tortury, a celem władzy – władza. Społeczeństwo podlega nasilającej się kontroli. Wszędzie potęguje się strach przed niewidzialnymi wrogami i gospodarcze zawirowania. Pod hasłem bezpieczeństwa budujemy świat, w którym każdy jest śledzony, filmowany i kontrolowany. Najbardziej niezwykłe wydaje się jednak to, że tego totalitaryzmu nie trzeba narzucać. Obywatele sami się go domagają. Manipulacja społeczeństwem poprzez strach i wywoływanie podziałów zahamowała rozwój kultury. Religia, patriotyzm, rasa, stopień zamożności, przynależność społeczna i wszystkie inne wyznaczniki służą jedynie budowie społeczeństwa, które łatwo daje się kontrolować garstce ludzi. Dziel i podbijaj. Oto nasze motto. Póki ludzie będą się uważali za wolnych, pozostaną zniewoleni. Jeśli jednak zrozumieją charakter swojej relacji z naturą i dostrzegą, że mają wpływ na zachodzące zmiany, cały ten misternie utkany system runie jak domek z kart.